Jaką ja mam piękną wioskę, jest taka pusta, nikogo nie ma dookoła, bo wszyscy są zbanowani, nie ma nikogo, bo wczoraj rozdałem bany, zablokowałem wszystkie osoby, które mieszkały w mojej wiosce, czyli rodzinę, przyjaciół, wszystkich. Tutaj mam właśnie taki kryształ, takiego szarda, patrzcie na to, on się nazywa ban na zawsze i tym zbanowałem wszystkich, tym właśnie szardem nikogo nie ma, jestem pusty i samotny w tej wiosce i mam przygotowany pewien portal, otworzyłem portal w swoim domku, ale zaraz wam wyjaśnię, po co on jest taki magiczny. Bo mam możliwość odbanowania moich przyjaciół. Tutaj oni się znajdują w tych szardach fioletowych. Tutaj oni są. To jest Sebek, to jest Patty, to jest Matruner, a to jest Alek. Tutaj się wyświetla, zobaczcie, Sebek, Patty, Matruner, Alek. Oni wszyscy się znajdują w tych szardach. Mogę ich odbanować i się pojawią z powrotem w mojej wiosce. Ale wcześniej z nimi miałem dramę. Pokłóciliśmy się. No i dlatego im to zrobiłem. Ale zanim to zrobimy, zanim może ich odbanuję, to zróbmy wyścig na łapeczkę w górę. Kto będzie szybszy? Ja będę się ścigał autem. Czy wy zdążycie kliknąć łapeczkę w górę, zanim ja podjadę do tego domku? Dawajcie, ścigamy się na łapeczkę. Kto kliknie, ten wygrywa, ja sobie sprawdzę. I przypnę wam serduszko. Uwaga, 3, 2, 1, teraz start! Jedziemy, jedziemy, jedziemy i koniec wyścigu. Teraz koniec, koniec, koniec. Ale pojechałem, bo nie. Ej, pojechałem zbyt szybko, prawie się wywaliłem. Ty chłopie, a wyskoczył. Dobra, okej, dziękuję za apeczkę. Ja sobie będę sprawdzał, kto kliknął, kto był szybszy ode mnie. A teraz może weźmy ich, zrespmy, co? Ej, możemy ich powrócić z powrotem, czyli ich odbanować. No to weźmy pierwszego Matrunera. Uwaga, stawiam Matrunera, patrzcie. I Matruner, wracaj, pyk. Jest Matruner, wrócił, patrzcie, odbanowałem go. Jest Matruner, tylko nic nie mówi. Ma wyłączony mikrofon. Więc jest normalny, ale nie ma mikrofonu. Więc co z nim zrobić, widzowie? Zostawić Matrunera, czy go zbanować? Piszcie komentarze. To też należy, wasza decyzja też jest. Uwaga, mamy Matrunera, teraz biorę Alka. Tu jest Alek, uwaga, klikamy za 3, 2, 1 i pyk. Uwaga, kliknąłem. Alek? Czekaj, nie ma go. Ej, co jest jeszcze raz? Ej, pyk! O, jest, pojawił się, tutaj się pojawił. O, dobra, Alek jest tutaj odbanowany razem z Matrunerem. Też nie gada. Wyłączyłem mu mikrofon. Dobra, no teraz jeszcze wam nie włączam mikrofonu. I została teraz Patty oraz Sebek. Mam ich tutaj we dwójkę, więc klikamy pierwszą Patty i zobaczymy, czy ona powróci. Za 3, 2, 1 i pyk! Uwaga, kliknąłem. Jest, powróciła! O, jest Patrycja. Dzięki, odbanowałeś mnie? Co? Co ci odbanowałem? Nie ma gadania. Włączam ci mikrofon. Pyk. Okej, wyłączyłem jej mikrofon. Teraz jeszcze Sebek. Sebek jeszcze, uwaga. 3, 2, 1 i pyk. Dobra, wziąłem. Teraz Sebka, Sebek się pojawił. Dobra. Unbanowałem, macie unbana. Dobra, możesz raz mówić. Możesz mówić, Patty i Sebek. O, w końcu. Dzięki, Smajstu. Odbanowałeś mnie. Ale super, to nie jesteś. Wszystko. Nie, 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 nie. Nie jestem super. Nie, to nie wszystko. Tutaj ale daję wam to? Ostatnią szansę. Ja was specjalnie unbanowałem dzisiaj. Dałem wam odblokowałem was po prostu. To dlatego, żebyście weszli w portal wszyscy razem z przyjaciółmi. Tutaj wszyscy wchodzimy do portalu i jak odpowiecie na wszystkie pytania, które będą w tym portalu, to wtedy dopiero możemy wrócić i dopiero wtedy możemy być normalni, czyli będziemy się przyjaźnić, ale jak nie odpowiecie na te pytania i nie przejdziecie tego, to wtedy nie możecie wrócić. Macie bana na zawsze. A jakie to będą pytania? Będą różne pytania na wszystko, ale najważniejsze jest to, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jak nie odpowiecie na pytania, to nigdy tutaj nie wracacie. Nigdy was tutaj nie będzie. I dobra, postaram się, jak mogę, zrobię wszystko, żeby tu zostać. Wtedy macie ja bana na zawsze. Zostać. Tutaj będziecie mieć bana na zawsze z tego, jak nie odpowiecie. No to wchodzimy wszyscy razem. Chodź, Alek, Matuner, ty też. Ej, Matuner. Alek, weź Matunera, bo nie idzie. Matuner, a Matuner ma mnie gdzieś. Alek go weźmie. Okej, słuchajcie, wszyscy wejdziemy w portal, widzowie, a wy możecie wejść na mój sklep. Słuchajcie, nowe poduszki się pojawiły. Smajslo, nowe poduszki, Patty, Sebek, ja i Pimpek. I na drugiej stronie jest fajna wioska. Możecie sobie zobaczyć, pierwsza nie w opisie, smajslo.pl. Do każdego zamówienia dołącza swoje zdjęcie z autografem. Mam też bluzy, koszulki, opaski na rękę, kubki, poduszki i wiele więcej. Zobaczcie sobie mój sklep z ubraniami, odzieżą dla was. Uwaga, wchodzimy do portalu, wszyscy razem za 3, 2, 1. Wchodzimy do środka, dawajcie, Iho. Dawajcie, Alek, Matuner, dawajcie, dawajcie. Dawajcie, wchodzimy, 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 uwaga, tepa nas i gdzie będziemy teraz?
Jesteśmy! Jaki ekran zielony? Co jest? Pierwsze pytanie! Która pogoda jest lepsza? Gorąca czy zimno? I mamy pierwsze pytanie. To jest pytanie dla Patty i dla mnie też w ogóle i dla Sepka. Jak odpowiecie na wszystkie pytania dobrze, to wtedy będziecie mogli wrócić i nie zerwiemy swojej przyjaźni. Ale jeśli odpowiecie źle i nie przejdziecie przez wszystkie pytania, to zrywamy swoją przyjaźń na zawsze! O nie! Zrywamy Postaram swoje koleżeństwo! Jak tylko mogę. Zrywamy swoją rodzinę! Jak nie źle rób tego, odpowiecie! Ja postaram się, ja będę się starać i wszystko dobrze odpowiem. Damy radę, wszystko damy radę, musimy odpowiedzieć bardzo dobrze i mamy pierwsze pytanie. Która pogoda jest lepsza, gorąco czy zimno? Ja wybieram gorąco, a ja wy? Ja też. Ja wybieram też gorąco, nie lubię zimna. Okej, panowie, lecimy, pierwsze pytanie i czy dobrze? Wow. I źle, co? Na pierwszym pytaniu ludzie wybrali zimno. Mamy windę, halo, jest tu ktoś? O nie, ale radioaktywne. Halo? Halo, jest tu ktoś? Nie. O, co się dzieje? A, mój ekran! O nie, źle. Musimy widzowie zobaczyć, patrzcie, odpowiedzieć dobrze na pytanie, bo jak będziemy źle odpowiadać, no to wtedy padniemy. Więc ludzie wybrali zimno. Pytanie, tu była odpowiedź zimno, dobrze na zimno. Czemu ludzie powiedzieli? Ja nie zimno wiem, 5 tak milionów wybrali. Głosów, a na gorąco 4 miliony. Lol, dobra. No to odpowiadamy teraz dobrze. Pamiętajcie, musimy wybierać dobrze. Okej, wszystko krzyczymy tutaj i mamy kolejne pytanie. Złapałeś kiedyś nos, tak lub nie? Ale czym? Językiem czy... o co tu chodzi? No właśnie. O co tu chodzi? Ja chyba nie, czy tak? Sebek, ja wybieram zobacz. Tak. No to wybierz tak, uwaga. Ja Paki. Też wybieram tak. Uwaga, ja, uwaga, no to wybieram, lećcie, czy to jest dobre, czy wybieram. Złe? I... Dobre! Dobre, no to lecimy, dobre było, uwaga, uwaga, i drugie pytanie, dobrze, tak, dużo, 7 milionów zagłosowało, że tak, idziemy dalej, przeskakujemy parkura, zobaczymy, co będzie dalej, więc widzowie, oglądajcie do samego końca, nasze zadanie jest tak, żeby przejść, odpowiedzieć na wszystkie musimy odpowiedzieć pytania, wtedy dostaniemy się na sam koniec, a co będzie na końcu, tego nie wiadomo, więc odpowiedzmy, który byłby lepszy, oddychać pod wodą, czy latać w powietrzu? Latać w powietrzu, ja chcę, tak, a wy? Latać w powietrzu. Latać w powietrzu wybieram. Odpowiadamy wszyscy, odpowiadamy latać w powietrzu. Uwaga, uwaga, tak, ludzie by chcieli latać w powietrzu i ja tak samo. I Sebek i Patrycja tak samo. Tak, idziemy dokładnie. Dalej. Teraz mamy tutaj jakieś tutaj, okej, to musimy ominąć. Teraz mamy drabinkę, tutaj musimy wejść do góry. Dobra, zobaczmy co. Kolejne pytanie, uwaga. Lepsza forma komunikacji, SMS-y czy telefon? Telefon. SMS-y telefon? Chyba. No dobra, to Patrycja wybiera SMS-y. Uwaga, Patrycja wybiera SMS-y. Ja telefon, dawaj Sebek, dawaj Sebek. I uwaga. Dobrze, teraz była telefoniczna. Apatii. Źle. Ja czekaj, zaraz, idziemy dalej. Idziemy dalej, teraz zobaczymy, co będzie następne. Zobaczymy, czy Sebek dobrze odpowie. Teraz Sebek, ty będziesz latywał do środka. Który byłby lepszy? Wehikuł czasu czy teleportacja? Teleportacja. Ja wybieram teleportację. Sebek biegnie do teleportacji. Zobaczymy, uwaga, uwaga. I czy dobrze. To było dobre? Dobrze? No to ja też tak skakuję. Jest. Uwaga, uwaga. I tak, ludzie wybrali teleportację, więc dobrze. Musimy wybrać bardzo dobrze. Dalej, idziemy dalej. Pytań zaraz się też zacznie robić więcej i odpowiedzi tak samo. Mamy kolejne pytanie. Co lepsze, hot dog czy cheeseburger? Tam jest w oddali, patrzcie. Hot dog czy cheeseburger? Ja moim uwielbiam hot dogi. To hot dog. A ty lubisz hot doga? Ja też lubię hot dogi. No to ja lubię hot dogi, ja wybieram hot dogi. Hot dogi, hot dogi. Co źle, ludzie nie wybrali hot doga. Ej, czemu ludzie nie wybrali hot doga? O nie, kto to jest? Halo? A, to jakiś pucian, zostaw mnie, to Jay Johnson. A, o nie, oła. Ja też dostałem. Ej, walą mnie z nogi, ja padłem z nogi. Ludzie wybrali, że cheeseburger, czyli burger. Lubią burgera, czemu? A widzowie, co wy lubicie? Hot doga czy burgera? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy. Odpowiadajcie razem z nami, piszcie komentarze, a przypnę wam serduszka. Dobra, głosy były na cheeseburger. Dużo ludzi wybrało burgerów. A wy widzowie, co byście wybrali? Idziemy dalej, teraz przeskakujemy parkura. Ja już Patrycja, tu jestem. Chodź Patrycja, idziemy, kolejne pytanie. Co lubię, co chciałbyś mieć? Bardzo szybko biegać, czy być naprawdę silny. Ja bym wybierał... Ja bym silny wolał. Ja bym szybko biegał. Szybko biegać ja też. Bym wolał szybko biegać, to szybko ja biegać. Do silnego. Szybko biegać, jest! Nie, ha, dobrze! Nie. Szybko biegać chciałbym, bo z kuły to można zrobić, ale szybko biegać to tak nie jest łatwo. Dalej, no, idziemy dalej, teraz musimy tu przejść, że strzałka pokazuje. Dobra, idziemy teraz tu. I kolejne pytanie. Który jest lepszy? Jabłko czy pomarańcza? Ja uwielbiam jabłko. A ty, Patty? Ja wybieram pomarańcze chyba. Uwaga, to Patty wybiera pomarańcze, jabłko. 3, 2, 1 i wskakuje! Uwaga, jabłko! Ja jabłko! Źle! Dobrze.
proszę, dobrze, dobrze, dobrze odpowiedziałem, nie, pomarańcze. Jakaś świnka do mnie przyszła. Ludzie nie lubią pomarańczy, lubią jabłka. No idziemy sobie dalej teraz, zobaczymy, co tutaj będzie. Kolejne przejście, otwieramy drzwi i teraz mamy, musimy to wszystko przejść przez ten labirynt. O, tu mamy po lewej stronie przejście, tu jest dziura, wskakujemy na dół. I kolejne pytanie, chodźcie, chodźcie szybko, pospieszcie się. Czekaj, wskakuję do jabłka, lecę. Co wolałbyś usłyszeć najpierw? Nowinę, czyli dobre wieści, czy może złe? Co widzowie chcielibyście? Usłyszeć coś złego, czy może dobrego? Ja bym wolał dobre usłyszeć. Uwaga, wskakuję do dobrego. Dobre, dobre, dobre. Chcę mieć dobre wiadomości. Tak, ludzie wybrali dobrą nowinę. Dobre wieści, dobre, żeby to było nie, tylko takie złe. Idziemy dalej, strzałka pokazuje na prawo. Spat i Sebek, szybko pospieszcie się, bo jak nie odpowiecie, to wtedy wylatujecie, dostajecie biegniemy, banana. Biegniemy, szybko. Biegniemy. Jak Pati i Sebek mi źle odpowiedzą, to wtedy macie banana zawsze. Pamiętaj, w Minecraft... No ja teraz postaram się naprawdę. Ja się też postaram. W Minecraft będziecie mieć banana zawsze, nie? Na no zawsze. Nie, tylko nie to. Dalej, idziemy dalej. Teraz tu przeskakujemy. Teraz tu hops, hops. Dobra, idziemy. Teraz co lepsze? McDonald's czy Burger King? McDonald's, co lubicie? McDonald's. Ja też McDonald's. McDonald's. Maczka, mam smaka na maka. Uwaga, źle, uwaga. Dobrze. Dobrze. McDonald's, ludzie lubią maka. No, Burger King to tak, no też niby dobre, ale wiecie. Idziemy dalej. Teraz do góry się spinamy. Na razie nam to dobrze idzie. A ciekawe, gdzie jest Matun... Ej, a gdzie jest Matun i Alek? Alek? Właśnie. Ej, gdzie oni są, Matun i Alek? Chyba, oni że oni nas wyprzedzili. Oni są zbanowani. Albo nas wyprzedzili. Właśnie, gdzie jest Alek i Matuner, którzy też tutaj mieli być, nasi przyjaciele, nie? A idziemy dalej. Które wolisz? Po całą żabę czy po przytul węża? Ja nie wiem, ja nic nie wolę. Ja wolę też przytulić węża. Albo pocałować żabę? Ja pocałować żabę. Nie, ja przytul węża, ja wolę przytulić węża. Źle! Mówiła, że ludzie by woleli pocałować żabę. Halo, kto to jest? O nie, to smok! Smok mnie pali! Dostaję ze smoka! Spalił mnie smok normalnie, czajcie? Smoka miałem. No, idziemy dalej. No, jak coś, to mówcie, co macie, nie? Dobra, ja teraz tu. Wow, ja tutaj gdzieś przeszłam dalej. A teraz tutaj przechodzimy, dobra, to czekaj, Patty, za nami. Teraz pocałuj żabę. Ludzie wybrali, że chcieliby pocałować żabę. Ja bym wolał węża, ale żabę? Dobra, ile osób to wybrało? Teraz tutaj idziemy, musimy przejść, czekaj, na lewo chyba trzeba tutaj iść, okej, idziemy. Co następne będzie? Dobra, musimy przejść przez wszystkie odpowiedzi i pytania, więc ich trochę będzie. Najdziemy, lasery mamy teraz do przejścia, przeskakujemy ale lasery. Jakie? Dawaj, przeskakujemy do lasery, dobra, tak dobra, jest. I teraz idziemy. Kolejne pytanie, co jest fajniejsze, kolejka górska czy zjeżdżalnia? Kolejka górska. Kolejka, no. Kolejka jest najlepsza i... Źle! No nie, no! Jak to? Ludzie co wybrali zjeżdżalnię! Jestem w windzie! No nie, jak kto to? Ej, co to jest? Ej, burgerami do mnie rzuca, chłop! To SpongeBob! To zostałem! To SpongeBob! Rozwalił mnie. Pff. O nie! Ej, no czemu ludzie wybrali zjeżdżalnię, jak kolejki górskie są najlepsze? No właśnie! Kolejki górskie są takie szybkie, a ludzie wybierają zjeżdżalnię. Ale co? Wy widzowie, co byście wybrali? Zjeżdżalnię wodną czy kolejkę? Dobra, ja wskakujemy do zjeżdżalni, bo ludzie tak wybrali, więc wchodzimy. Odpowiedź była taka, zjeżdżalnia. Idziemy dalej teraz do góry. Ale góra wielka, patrz! Ale się spinamy po górze, jak wysoko. Dawaj. Idziemy, no. Ale ja zmęczony już. Dobra, idziemy, spinamy się raz, tutaj przeskakujemy, hops, 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 okej, daliśmy radę. Teraz mamy Taco Bell czy Chipotle, aha, tu chodzi o właśnie chyba restaurację, mi się zdaje. Tam bym wybrał Taco. Taco czy ja nie? Ja to ostrą papryczkę. No to wy wybierajcie, zobaczymy, kto wybra dobrze. Uwaga, Patty skocza na lewo, a Sebek na prawo. I? Dobrze! I źle, no nie, taco, jak to? Taco! Chyba dobrze, strzelają do mnie! Okej, dobra, idziemy dalej, teraz musimy tutaj przejść. Kolejne pytanie. Tak, kim chciałbyś być? Idziemy szybko, przeskakujemy. Teraz musimy tu parkura przeskoczyć. O nie, na dole jest czarna dziura. A tutaj musimy przeskoczyć. Hops, teraz tu. Dobra, uważajcie, tylko nie spadnijcie na dół. I hops, dobra, dałem radę. Następne pytanie. Co byś, kim chciałbyś być? Młodszym rodzeństwem czy z najstarszym? Ja chciałbym być najstarszym. Najstarszym. Źle, ludzie by chcieli być najmłodszym. No, jak to? No jak? O nie, kto siedzi? A, pociąg we mnie walnie. Pff, ale mnie rozjechał pociąg. Ej, pociąg Agi mnie rozwali. Agi, łagi mnie zaatakował.
Hagiwagi? Mnie pociąg rozjechał. No, jedziemy dalej. No to młodszym rodzajem. Chociaż młodszym też jest fajnie być. Chyba, że o kilka lat nawet, na 5-6 lat, nie? To wtedy, wiecie, w szkole ma was, ma kto chronić. No to dużo, ale tak prawie porówno. No, idziemy dalej. O, mamy exit here. Jest wejście, wejście, wychodzimy do Minecrafta. Jak wyjdziecie, tak to będziecie mogli zostać w Minecrafcie. Super. Uwaga, uwaga. I wychodzimy do Minecrafta. Exit, exit, exit i... Nie, to nie, to dalej. To nie był exit, to było oszustwo. Ej, to jest teraz, mamy pytania kolejne. Która jest najlepsza twarz przy odpowiedzi? Ta, ta, twarz, ta. A, tak, C, ja wybieram trollface, tak, trollface, trollface. Uwaga, uwaga i dobrze. Tak, dobrze, odpowiedź C było dobre. Ej, teraz mamy trzy odpowiedzi. Teraz mamy trzy odpowiedzi, żeby odpowiedzieć na trzy. Czajcie? Uwaga. Najlepsze lody. Wanilia, truskawka, czekolada. Wanilia. No to... Wanilia, czekolada. Uwaga, Sebek. Dobra, no to lećcie, no. Skakujcie. Sebek na lewo, a prawie patrzcie na prawo. I? Co? Źle? 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 Dobrze! Ej, dlaczego jestem czekolada? Najlepsze. Czekolada, czekolada. Dobra, jest. Ludzie wybrali na czekoladę. Do mnie zieje ogniem. Co jest grane? Tu mamy truskawkę, mało ludzi. No, jedziemy teraz. Najlepszy instrument. Gitara. Gitara! Pianino, czy może... Co to jest? Perkusja. Perkusja. No to ja wybieram gitarę. Ja też gitarę. Ja idę sprawdzić. Patty wybrała gitarę. Uwaga. Jak Patty? Patty? Źle! Źle? To ludzie wybrali chyba... perkusja. Pianino! 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 Uwaga, uwaga! Dobrze! Pianino, ludzie wybrali pianino. No, no idziemy dalej. Teraz idziemy tutaj. Gdzie my jesteśmy? Wow, co to jest ten? Musimy tu przejść, okej, wskakuję. Mamy kolejne pytanie. Najlepszy rodzaj lodu do napojów? Półksiężyc, kostka czy nugget? Kostka, wybieram kostkę. Uwaga, uwaga, kostka, zjeżdżam, zjeżdżam i... Dobrze, kostka, czyli kwadratowa normalna. Dobra, ja tak samo lubię kostkę. Idziemy dalej, teraz robi się ciekawie. Mamy dużo odpowiedzi. No, a teraz musimy tu przejść i teraz na scenę mamy. Najgorsza rzecz do zrobienia w ciemności. Co mamy tutaj? Odtwarzanie, co to jest? Odtwarzanie znacznika? Aha, najgorsza rzecz do zrobienia w ciemności. Graj przerażającą muzykę, odtwarzanie i oglądaj TV. Ja myślę, że chyba oglądanie TV, co? Czy nie? Ej, chyba tak, oglądanie no to Sebek, TV. Uwaga, Sebek sakuje do TV, a Patty? Do muzyka straszna. Chyba ej, muzyka, źle, no. TV jest złe. A muzyka, uwaga, Patrycja? I zjechała? Dobrze czy uwaga? Nie? Dobrze! Muzyka straszna, przerażająca. Ja bym walał, ja bym, no chociaż TV. Tak, ludzie przestraszyli się by muzyki. Teraz mamy zjeżdżalnię jakieś wysoko, nie, tu nie możemy zjechać. Idziemy dalej, dobra. Co będą następne pytania? To wszystko zależy, nie? Musimy to przejść, musimy znaleźć wyjście. No i teraz mamy następne. Najlepsze warzywo, jakie? Brokuły? Marchewka, marchewka, też lubię marchewkę, ja uwielbiam. Marchewka jest do wszystkiego. Marchewka, na... Co, źle? Ludzie nie! Ludzie nie chcą marchewki, jak marchewka jest najlepsza. O nie, to Foxy. A, to Foxy, zostaw mnie! Foxy! Dostałem. O nie, Foxy mi rozwalił. To był Foxy od Frediego. Najgorzej. Ja wskakuję do kukurydzy! Ale dlaczego ludzie nie lubią marchewki? Ej, co jest? Wypadłem... jestem, wygrałem, kukurydza. Wypadłem kukurydza, poza świat. Ale dziwne to. Ludzie lubią kukurydzę? Jak to możliwe? My tak nie jemy, to pewnie nie. Dobra, wiem, kukurydza. No to jest kolba kukurydzy, czyli ludzie lubią kukurydzę. Nad morzem pewnie jeść kukurydzę lubią. O, te wiecie, jak nad morzem, nad morzem ludzie chodzą mi kukurydza, 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 po 5 złotych, po 5 złotych, ale nie, teraz mamy ten, teraz mamy więcej do dopłacenia, tak, kukurydza po 10 zł, kolba jedna, kukurydza, jo, a ja nie kupuję kukurydzy, ja zawsze, wiecie, co innego jem, idziemy teraz, najważniejszy rekin, jaki jest, Megasta, Wielka Biała, czy Gorica? Ja bym tego białego wybrał, ja też, uwaga, Patty wskakuje pierwsza i zaczmy, czekaj Sebek, a już skoczyłem. Dobrze. I co? Dobrze, okej. Okay. Czyli najlepszy rekin to jest biały rekin, nie wiem jak on się tam nazywał. No mamy teraz, idziemy teraz dalej, co musimy przejść, teraz musimy tu wejść, uwaga. Wow, robi się już ciekawie. Ciekawe, gdzie to będzie tu wejście, nie? Wyjście z tego. Najzabawniej na placu zabaw. O, ja wybieram huśtawki. Jakie pytanie mamy? Najzabawniejszy plac zabaw. No to huśtawki, piłka, to chyba przez... to. No to wybierajcie, uwaga, Sebek na lewo, Patty na prawo. I zobaczmy, uwaga, kto pierwszy. Ej, nie, źle, winda. Huśtawki. Huśtawki są najlepsze, też lubię huśtać się. A widzowie, wy lubicie? Napiszcie w komentarzu. Też będę czytał wasze komentarze. Dobra, idziemy dalej, teraz musimy tu przejść, dobra. Oj, teraz idziemy jeszcze coraz dalej. Ciekawe, co będzie. Idziemy teraz, tu się wspinamy. Dobra, i teraz chyba tutaj mamy pytanie jakieś. Zjeżdżalnie, kolejne, co tu będzie? Najlepsza latarnia, czyli najlepszy, to jest najlepszy różowa. Ten różowa. To chyba lewa, a nie? Czy nie, czy B? A chyba ja już B. nie wiem. Chyba B bym powiedział. No to weź skocz. No, uwaga, ja, uwaga. Uwaga, patrzę. I? Patty?
Uwaga. Dobrze! Dobrze, P, B wybrali, dobra, B. Okej, okay, i teraz wiecie, bo teraz chodzi o to, że jak mamy przejść dalej, to zaraz będzie też więcej odpowiedzi i to wszystko się wiąże, jak przejdziemy, czy z Minecraftem, nie? Czy my tam będziemy? O, tutaj już dawno tak nie byłem daleko. A idziemy teraz, tu musimy spaść na dół, co? Nie, tutaj trzeba pływać? Nie. Nie, ej, twój, to są zielone... Ale śmierdzi, ja tam pływałem w tym zielonym i mi na kaszel wziął, fuj. No idziemy dalej teraz. To jest trudne pytanie. Kamień, papier czy dożyczki? Co byście wybrali? Ja bym chyba wybrał kamień. Kamień! I uwaga! I... Dobrze, ludzie wybrali kamień. Dobra, wow. Idziemy dalej, no. Ludzie wybrali kamień. Teraz mamy exit, kolejne wyjście. Ej, exit! Tak dostałem jest. Ubranie jakieś. Co to jest? Ubranie mamy jakieś. Dostałem ubranie, Sobek, ty też. No. Gdzie twój kombinezon radiacyjny? Załóż i idź do środka. Mamy kombinezony. Wskakujemy do środka, uwaga, do exit. I co tu teraz jest? Wow! To są te do skakania, nie? To są regały. Teraz będziemy jakieś. Mieć cztery odpowiedzi, będzie jeszcze ciężej. Cztery odpowiedzi, czajcie. To będzie trudno. Ej, to są takie kozły, co się skakało w szkole. Takie przez te kozły się skakało. Znajdziemy teraz najlepszy smak. Słodki. Słony, kwaśny, pikantny, chociaż czy słodki? Kwaśny też lubię. Pikantny. Ja bym wolał słodki. Słodkie. Uwaga, i tak ludzie wybrali słodki. A ja pikantny niestety. Daj, idziemy teraz najlepsza zabawka. Jednorożec, motyl, tęcza, T-Rex. O nie, nie wiem co. Patty, wybierz. Jednorożec. No to jednorożca wybierz. Uwaga, Patty wskakuje i... Patty poleciała. Siuu. Co teraz? Źle, czy to... Źle, to chyba będzie tęcza albo T-Rex. A to wybieram. T-Rex. Uwaga, czy będzie dobrze? Źle! To ludzie wybrali tęczę. No nie. Uwaga, kto tutaj jest? Halo? Dzień dobry, jest tu ktoś? O nie, co to ja tu robię? Cześć? Co ty robisz? Ej, co ty mi robisz? Ała, dostałem. Tęcza. Ej, sam siebie rozwaliłem dosłownie, lol. No to była tęcza, tak? Tęcza była dobra? Tak. Ej, to była tęcza XD. Ale ludzie wybrali tęczę, ale jak tęczą można się bawić? Ja nie rozumiem. A idziemy dalej i teraz mamy pytanie, jaki lew jest najfajniejszymi włosami? Dla mnie B. Ja na A, ja głosuję na A. A mi się C podoba. No to idźcie, no zobaczymy, albo D, no uwaga. Patty wybrała C, a Sebek B. Źle, co dobrze, jest grane? Patty wybrała C i dobrze, serio? Ludzie wybrali C? Dobra, idziemy dalej. Direct teraz... mnie goni. Idziemy teraz dalej, tam mamy zjazd jakiś, dobra. Jesteśmy coraz dalej. Ciekawe, gdzie jest tu exit. No a teraz musimy tu chyba zjechać na dół. Uwaga, zjeżdżamy na zjeżdżalni. Teraz mamy pyszny pączek. Jaki jest najlepszy pączek? O, chyba ten, ja bym wybrał. No. Ja bym to... Ej, co się stało? Jakiś escaped. No i teraz co wybrać? B? Co wybieramy? Tak. B? No B, to B, dawaj B, B, no. No to ja dawaj, lecę. Patty. Uwaga, Patty wybrała B. Zjeżdżam. Dobrze! B, ludzie wybrali dobrze, B. Okej, to wskakuje, tak. Ludzie lubili to boczek. Dobra, teraz idziemy, teraz tutaj musimy przejść. Dobra, ciekawe, co będzie dalej. Teraz mamy najlepsza pizza, restauracja. Najlepsza pizza, to jaka jest pizza? Pizza Hut? Ja bym wybrał Pizza Hut. Domino mały chyba. Cesarz. Papa John. Pizza Hut jest najlepsza. Pizza Hut, źle! To myślę, źle. Że moim zdaniem Domino. No to wybierz, jest takie Patty. Popularne, więc zobaczymy. O, wygrałem, congratulations, mam skoczyć. Szukał mnie! Domino! Jestem w lawie. Domino, serio? I wypadłam. Ale co, dobrze? Zgadłaś? Domino jest dobrze i wypadłam. Domino jest... Tak jest. Okej, no to Sebek, dawaj do Domino. Ja już jestem. No dobra, i teraz mamy najlepszy sezon. Jaki jest najlepszy sezon? Lato. Wiosna, lato, jesień, zima. No to lato, co wybrałaś? Albo wiosna. Źle, nie wybierajcie lato! Co? No to wiosna. Uwaga, Patty wybrała wiosnę i... Źle! No to zima, ludzie wybierają na zimę. Zima? Co? Zima, ludzie wybrali zimę, najlepsze pora roku to zima o dla nie, nich. O nie, Among Us! Co, ludzie lubią w zimę, a ja lubię lato. Ja bym nie powiedziała tego, że idziemy zima. Teraz exit, tu jest następny exit. Wydaje się bardzo niebezpieczny, tu mam exit, chodźcie. Dawajcie, jest idę. Exit. Zima. Uwaga, bo jest mamy napisane exit here, czyli wyjście. Może tu przejdziemy, choć Patty jest, uwaga, jeszcze Sebek zabrakł. I zobaczymy wtedy, co będzie. Uwaga, wskakujemy, 3, 2, 1, lecimy, lecę, Wow, gdzie my jesteśmy? Co jest grane? Ale jest. Fajnie. Ej, kulki tu mamy różne, ale kolorowo. Można się bawić. No, idziemy dalej, teraz skakujemy tutaj. I jakie pytanie mamy teraz? Ej, gdzie mamy wybrać? Lewo, prawo? Ej, gdzie teraz mamy iść? Lewo, idziemy na lewo. Czekajcie na mnie. Ej, teraz musimy tu przejść, dobra. Pamiętaj sobie, na prosto i lewo. Najlepszy rodzaj jajka. Jaki jest najlepszy rodzaj jajka? Jajecznica, kanapka, nadmiar, omlet, gotowany na twardo. Jajecznicę uwielbiam.
Jajecznica. Moim jajecznica, ja kocham jajecznicę. Ja umiem, ja uwielbiam jajecznicę. Źle! Ludzie ja wybrali źle. Omlet, ja kanapkę wybieram, kanapkę. O nie, źle. O, Święty źle. Mikołaj, ej, to jest, o nie, kanapka to jest zły Grinch. Źle. To jest zły Grinch. A, zostaw mnie, to zły Grinch. Chcę popsuć święta. A, o nie, zły Grinch mnie połamał, połamał mnie. To był zły, co rozwala święta. Dobra, i co było dobrze? Co było dobrze tutaj? Nic. Na kanapka, co wybraliście? Co wybraliście? Omlet miałam, więc ja myślę, że to będzie ja miałem gotowane, kanapkę i było źle. Gotowane chyba. Gotowane, uwaga, gotowane! Gotowane jajko, ludzie brają gotowane? Źle! To no jest grane jajko, nie! Wszystko było źle, no co? To ludzie lubią omleta? Ej, co jest? Ja jestem w kosmosie. Ha, ja latam. Ała! Z tego tak ufobię rozwalił. Ej, to było trzy razy źle, powiedzieliśmy widzowie. To ludzie lubią co? Kanapkę, nie, nadmiar? No, ludzie lubią takie... sadzone jajo. Sadzone ludzie lubią, serio, sadzone jajko. Ja a widzowie, jakie wy byście bez lubili? Przesady. O nie, jajecznicę uwielbiam ja. A idziemy dalej, teraz tu musimy wskoczyć. Dobra, i teraz co mamy? Najlepszy kapelusz. Czapka absolwenta, fedora, kapelusz, czapka z daszkiem, czapka z daszkiem. Czapka z daszkiem, czapka z ja daszkiem. Ja myślę, że też czapka z daszkiem. Dobrze, tak, wybrałem dobrze, idziemy dalej. A to tutaj dobrze odpowiedziałem, teraz musimy tu przejść. O, gdzie ja idę, jak tu kolorowo. No i teraz idziemy prosto, przechodzę. Co jest, jestem w jakimś zjeżdżalni. Ale to ja może się pomoczyć. Wybrałem czapkę z daszkiem i wypadłem. O, i dobra. Teraz tu, dobra, okej, jesteśmy, idziemy dalej. Teraz mamy najlepsza rasa psa. Co mamy tutaj? Zły Retwider, Husky, Dalmacja, Chihuahua. Chihuahua ja bym dał, albo Husky. Ja też Chihuahua, skakuję. O to teraz, Sebek wskoczył do Chihuahua, a Patik, co byś dała? Ja ble, nie wybieraj Husky. Chihuahua. No. Husky. Albo Dalmatyńczyk, Dalmatyńczyk. A, no to daj, no to daj, no to daj, Husky. Dalmatyńczyk no. Dalmatyńczyk, co? No. I co teraz? Dobrze, źle. Źle. Źle, to ja wybieram albo Husky, albo Złoty Retriever, nie wiem jaki teraz. No to ja wybieram Husky. Husky, uwaga i... Dobrze, źle. Tak, Husky. Bo no to sąsiad miał Huskiego, ale ładny piesek jest. I duży. No, idziemy dalej, teraz musimy tu przejść, ale to się ciągnie. Te pytania są takie ciężkie. Najgorsze cukierki na Halloween. Najgorsze cukierki, ja nie wiem, cukierkowa kukurydza, spryciarze, cukierkowe orzeszki. Orzeszki chyba, cyrkowe orzeszki są B. Uwaga, uwaga i cyrkowe orzeszki. Tak, ludzie nie lubią cyrkowych orzeszków. Dobrze. I teraz dalej, chodźcie, bo nie nadążacie, idziemy jeszcze wyżej. Jak to nie nadążaj? Wow, gdzie my jesteśmy na jakichś zjeżdżalni? Teraz musimy wybrać lewo, prawo, teraz tu prawo, uwaga. Teraz mamy najlepszy ludzki zmysł. Słyszenie, zapach, smak, dotknij, wizja. Ojoj, chyba moim zdaniem, że widzimy. Oczy albo najlepsze słyszymy. Są, bo przez nie możemy widzieć, właśnie. A bez oczu byś nic nie widział. I tak by było źle. A teraz mamy exit, jest exit, wyjście. Hej, to miejsce trochę zabawne, myślę, że zostanę. Ej, tu jest może wyjście, uwaga, skakuje, dawaj Sebek. Lecimy. Skakujemy. Nie, to nie jest wyjście, co? Gdzie my jesteśmy? O nie, ile to tych jeszcze pytań nie wyjście. Jeszcze będzie? To jeszcze nie wyjście, widzowie. Gdzie to jest? Exit, jest. Dawaj, don't go, tutaj pisze, że nie wchodź. Exit, dawaj. Do Minecrafta i zobaczymy, czy przeszliśmy to wszystko. Tu są kolejne drzwi. Źle, co? Ej, dobra. Jest, dobrze. Tak. Przeszliśmy. Najlepszy czas, 23 minuty. Wow, tak jest. Nam poszło. Dobry czas, przeszliśmy to. I wróciliśmy, udało się. Odpowiedzieliście jak na pytania. Jak? No będziemy właśnie. Mogli zostać. Teraz, czy możecie wrócić? Mamy tutaj ban na zawsze. Widzowie, banujemy Sepka i Patty, czy im wybaczamy? Nie, no weź, zostaw albo dajemy nas. Im bana na zawsze, czyli mam bana na zawsze, bo odpowiedzieli na te pytania, ale tak nie do końca. Na niektóre odpowiedzieliście źle, więc... No, ale powinniście no, mieć bana źle, na zawsze. No, nie. Powinniście. Ale dobra, mogę was sprawdzić, czy jesteście dobrzy, czy źle. Okej, drugie będzie sprawdzenie. Czy jesteście diabłami, czy jesteście aniołami? Czy jesteś Sebek dobry, czy może ja zły? Ja jestem aniołem, i dobry. Tak ja samo. Jestem aniołkiem przecież. Już jutro zobaczymy, kto pójdzie do nieba, kto pójdzie do piekła, do tych wielkich schodów, do góry, moi przyjaciele. Będą szli... Albo może do nieba, albo może do piekła. Kto gdzie pójdzie? Jutro będzie decyzja. Czy oni są źli, czy może są dobrzy?